Szanowni Państwo, czytelnicy i widzowie wszystkich mediów Strefy Wolnego Słowa, Gazety Polskiej, Gazety Polskiej Codziennie, Telewizji Republika, członkowie klubów Gazety Polskiej, serdecznie pozdrawiam Państwa w okresie Bożego Narodzenia, w okresie, który jest także czasem podsumowania tego roku, który w tej chwili odchodzi do historii. Roku 2022 dla nas wszystkich to był rok niewątpliwie bardzo trudny, tak samo jak i zresztą poprzednie lata. Od 2020 roku zmagamy się z pandemią COVID-19. Jako naród wzajemnie pomagamy sobie w sprawie związanej z przeciwdziałaniem tej pandemii, ale 2022 rok to także rok agresji Rosji na Ukrainę i przybycia do Polski uchodźców wojennych z tego kraju, których wspólnie gościliśmy, którym pomagamy, którzy przybyli do nas, aby ratować swoje życie, aby ratować swoje dzieci, aby ratować osoby najstarsze przed bombami Putina spadającymi na ich kraj. W tym szczególnym okresie, okresie trudnym, solidarność międzyludzka, wspólnota narodowa, wzajemna pomoc, solidarność międzypokoleniowa to są te obszary, które w sposób szczególny muszą być podkreślane i państwo obok tego, że działa poprzez swoje służby, w sposób istotny musi także wspierać te działania oddolne. Stajemy jako Komitet do Spraw Pożytku Publicznego, jako pełnomocnik do spraw polityki młodzieżowej, także współpracując z szeregiem organizacji pozarządowych przed wieloma wyzwaniami. Przed wyzwaniami związanymi z wspieraniem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, które jest niezwykle cennym, powiedziałbym wręcz, że bezcennym partnerem dla rządu, dla instytucji państwowych, dla służb publicznych w sytuacjach kryzysowych. Z tych sytuacji kryzysowych wyszliśmy właśnie dlatego w sposób, myślę, że maksymalnie sprawny w stosunku do tych okoliczności, które się pojawiły, że państwo miało tego partnera w postaci dobrze zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. Państwo, szczególnie jako członkowie klubów Gazety Polskiej, odegraliście niezwykle istotną rolę w tych wszystkich działaniach, podobnie jak i zawsze w tych sytuacjach trudnych, w których Polska znajdowała się w niebezpieczeństwie, zawsze państwo byliście na tej pierwszej linii frontu. Wtedy, kiedy trzeba było walczyć o pamięć o naszych bohaterach, wtedy, kiedy trzeba było walczyć o prawdę o tragedii smoleńskiej, wtedy, kiedy pamięć o tragedii smoleńskiej była w sposób niebywały wycinana, usuwana z przestrzeni publicznej, kiedy mieliśmy do czynienia z tym symbolicznym gaszeniem zniczy na krakowskim przedmieściu, które oddawało politykę rządów Platformy Obywatelskiej w sprawie tragedii smoleńskiej wobec wszystkich tych, którzy zginęli, wobec wszystkich tych, którzy chcieli upamiętnić ofiary tego tragicznego dramatu z 10 kwietnia 2010 roku. Wszędzie tam zawsze członkowie klubów Gazety Polskiej, ale także dziennikarze Strefy Wolnego Słowa byli obecni, byli aktywni, byli zaangażowani i myślę, że w roku 2023 to zaangażowanie będzie również niebywale potrzebne. Obok licznych wyzwań związanych z sytuacjami niezależnymi od nas, takimi jak geopolityka, takimi jak wszelkiego rodzaju konsekwencje działań Putina na Ukrainie, także nasz kraj czeka bardzo poważna batalia, batalia związana z wyborami, ale także batalia o znacznie szerszą stawkę związaną z kwestią suwerenności Polski, niepodległości Polski, podmiotowości naszej przyszłości, jeżeli chodzi o sytuację gospodarczą, społeczną, o wspieranie przez państwo tych, którzy przez długi czas byli przez to państwo pozostawieni sami sobie, którzy byli na marginesie tego państwa, a zostało to zmienione poprzez działania rządów Prawa i Sprawiedliwości. Zachęcam także, aby korzystać z tych działań, które prowadzimy, aby wspierać oddolne inicjatywy, te, o których powiedziałem przed chwilą, a tych działań stworzyliśmy bardzo wiele, tych instrumentów, 10 programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, programy, które są dedykowane oddolnym inicjatywom obywatelskim. Zachęcam do tego, aby śledzić te działania, aby śledzić to, co robi Komitet do Spraw Pożytku Publicznego, Narodowy Instytut Wolności, pełnomocnik rządu do spraw polityki młodzieżowej, ponieważ w tych wszystkich programach, które stworzyliśmy, jest miejsce dla państwa. Jest miejsce dla państwa oddolnych projektów, akcji, inicjatyw związanych z pamięcią narodową, związanych z różnego rodzaju akcjami mającymi na celu stworzenie tego klimatu w debacie publicznej, jeżeli chodzi o polską niepodległość, polską suwerenność, polskie bezpieczeństwo. To, co państwo robicie, niezwykle cenne, wartościowe działania powinny być wspierane. Chcemy te działania wspierać, zachęcamy do tego, aby korzystać z tego wsparcia. Powołaliśmy także Fundusz Patriotyczny, który jest dedykowany tym środowiskom, które przez tak długi czas
kompletnie zdawały się być niewidoczne dla polskiego państwa, albo wręcz przez to państwo pod poprzednimi rządami były zwalczane. A więc, tak jak wspomniałem, tych narzędzi jest bardzo, bardzo wiele. Zachęcam do tego, aby z nich korzystać. Myślę, że w tym 2023 roku szczególnie musimy pokazać, że obóz patriotyczny jest zjednoczony, że także są z nami różnego rodzaju ruchy obywatelskie, organizacje pozarządowe w całej Polsce, od tych największych, tych, które zrzeszają wiele tysięcy członków, przez takie, które można byłoby nazwać regionalnymi, po środowiska takie jak np. koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, uniwersytety ludowe, różnego rodzaju podmioty, które mają charakter katolicki, kościelny, związany z naszą wiarą. Tych wszystkich podmiotów, które tworzą te, można powiedzieć, niezwykle ważny filar obywatelski obozu patriotycznego, jest bardzo wiele. Warto, abyśmy się spotykali, warto, abyśmy byli w kontakcie, warto, abyśmy się wymieniali poglądami i abyśmy współpracowali, abyśmy współdziałali tak, aby nasza Polska była jak najbardziej bezpiecznym, uczciwym, sprawiedliwym i suwerennym państwem, a o to w dużej mierze toczy się stawka tego boju, który w 2023 roku w polskiej polityce się rozegra. Życzę także Państwu wszystkim w aspekcie indywidualnym, aby rok 2023 był dla Państwa jak najlepszy, jeżeli chodzi o kwestie związane ze zdrowiem, z życiem rodzinnym, z wszystkimi tymi planami, które w życiu osobistym Państwo macie, aby się one spełniły, aby Boże błogosławieństwo również towarzyszyło Państwu przez cały ten przyszły rok i aby Polska w tym 2023 roku była jak najbardziej bezpieczna, uczciwa, sprawiedliwa i także w kolejnych latach, a w najbliższym roku będziemy o tym decydować. Serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za uwagę.